7 i 8 czerwca na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury zaprezentowały się sekcje Starochorzowskiego Domu Kultury oraz grupy mające zajęcia w HCK. Tematem przewodnim koncertu były morskie opowieści. To koncert sekcji, w zasadzie lubię powiedzieć grup twórczych Starochorzowskiego Domu Kultury, który jest oddziałem Chorzowskiego Centrum Kultury. Pracujemy, prezentujemy się na co dzień w Starochorzowskim Domu Kultury, a dzisiaj mamy tą przyjemność i zaszczyt występować na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury. Jest bardzo wiele rozmaitości. Jest i teatr, jest taniec, jest śpiew, są gitary. Wszystko to puentują bardzo obrazowe, bajkowe postacie związane z morskimi opowieściami, czyli jest kapitan pirat, który rządzi całą sceną i są nimfy wodne, syrenki. Wszystko to jest przeplatane naszymi występami. Jest taka fajna, rodzinna atmosfera, bo na widowni zasiadają rodzice, opiekunowie, nasi goście. Okazję do zaprezentowania swojej twórczości mieli także uczestnicy zajęć plastycznych. Wystawa na foyer to właśnie wystawa, którą prezentują nasi młodzi twórcy skupieni wokół Małej Akademii Plastyki i zajęć rysunku i malarstwa prowadzone przez nasze instruktorki, panią Igę Słupską i panią Anię Zając. Natomiast są również prace naszych nieco bardziej dojrzałych artystów, wprawdzie amatorów, skupionych w starochorzowskiej grupie plastycznej Krajcok 12, którego prezesem jest pan Andrzej Sadowski. Grupa istnieje już kilka lat, prezentuje się na licznych wystawach zbiorowych, indywidualnych. A wiecie, że jestem tak okrutny, że łatwo się nie wzrusza. Dla każdego coś dobrego. Jest troszeczkę gitar, jest zespół teatralny, są wokaliści, są soliści, są maluszki, które mają 2,5-3 latka, a są też dziewczyny 22-letnie, na co dzień studentki, które jednak mają czas na odrobinę kultury. Morskie opowieści, ten oto przewspaniały kapitan Sparrow. Prawda! Jak tylko nikogo nie zażyna. Nie. On po prostu odnalazł wielki skarb. Ogromny, fantastyczny skarb i widownia chce wiedzieć, gdzie on go odnalazł. I on zgodził się, był na tyle miły i sympatyczny, że nam o tym opowie dziś. To kto będzie pracował? To nie pasują do nas! Gdzie step? A gdzie morze? Ale tańczą nieźle! Nieźle! Prawda, że nieźle, prawda? Mirek napisał świetny scenariusz do konferencjerki tego spotkania sekcji, bo jak co roku w czerwcu spotykamy się na scenie, wszystkie sekcje, prezentujemy swój roczny dorobek. LTP jest dzisiaj konferencjerem zbiorowym. To oni jako piraci tam dzisiaj zapraszają kolejne zespoły. Te zespoły się prezentują. Na scenie mamy i maleńkie dzieci, i dorosłych ludzi. Ten scenariusz dzisiejszy pod tytułem Morskie opowieści to scenariusz o tym, jak statek utknął na mieliźnie. A statek jest pełen jeńców. I oni jeńczą pod pokładem. Nie, ponieważ statek jest ciężki, osiadł na mieliźnie, trzeba by coś zrobić, więc żeby ruszyć, zastanawiają tak. Się piraci, kogo wyrzucić za burtę. I więc zespoły pokazują się, a kto dobrze wypadnie, to zostaje. To zostanie na statku, tak, z piratami. Okazuje się, że wszyscy zostają, bo to... Ale statek ruszy. Myślę, że warto po prostu przyjść i oglądać dorobek Chorzowskiego Centrum Kultury.